Piotr Szkocki, dzień dobry. Zapraszam Państwa na Teletydzień. Będzie przebudowa odcinka drogi łączącej Police ze Szczecinem. Liderem projektu jest starostwo, które wyremontuje blisko 2,5 km jezdni i wiadukt. Pozostałe niespełna 2 km miasto Szczecin jako partner w inwestycji. Odcinek, o którym mowa, rozpoczyna się w Mścięcinie, a kończy na Szosie Polskiej. Trasa przez ulicę Przęsocińską jest najbardziej użytkowaną przez kierowców. Łączy Police ze Szczecinem. Codziennie przejeżdża tędy około 320 autobusów, średnio ponad 8 tysięcy samochodów osobowych i blisko 700 ciężarowych. Nawierzchnia pracuje tu bez przerwy. Do tej pory droga była jedynie łatana. 14 czerwca podpisano porozumienie, które zobowiązuje samorządy do przebudowy 4 km drogi i wiaduktu. Starania trwały dosyć długo, natomiast najważniejszy efekt. Efekt współpracy pomiędzy samorządami, pomiędzy gminą miasto Szczecin, powiatem polickim, gminą Police. I myślę, że to jest najważniejsze dla mieszkańców, że samorządy z punktu widzenia ważnych inwestycji potrafią się porozumieć, potrafią podpisywać porozumienia i razem realizować ważne dla mieszkańców inwestycje. Pierwsze prace rozpoczną się w przyszłym roku. Najpierw przebudowany zostanie wiadukt. To zwiastuje utrudnienia w ruchu i potrzebę zorganizowania objazdu. Jednak jeśli kierowcy uzbroją się w cierpliwość, zyskają komfort jazdy po nowej, wzmocnionej nawierzchni. Wartość inwestycji to 14 milionów złotych, po stronie powiatu polickiego jest to 10 milionów złotych, po stronie miasta Szczecina 4 miliony złotych. Na realizację tej inwestycji uzyskaliśmy dofinansowanie regionalnego programu operacyjnego. Ta inwestycja znajduje się na liście priorytetowej zintegrowanych inwestycji terytorialnych. Przy okazji remontu uwagi wymaga kwestia bezpieczeństwa, nie tylko ze strony kierowców, ale pieszych, którzy drogę użytkują. Postaramy się tutaj poprawić bezpieczeństwo ruchu drogowego, w szczególności na odcinku miejscowości Przęsocin. Tam na pewno zostaną uwzględnione elementy w zakresie poprawy bezpieczeństwa. To jedna z najbardziej niebezpiecznych dróg. Ruch na niej jest natężony, a kierowcy niespecjalnie zwracają uwagę na licznik prędkości. Są miejsca, gdzie nie ma pobocza. Często dochodzi tu do sytuacji niebezpiecznych.